dzisiejszym odcinku przeniesiemy się w odległe miejsce, nazywane przez wielu ostatnią granicą. Sportem stanowym są psie zaprzęgi, a mieszkańcy nie narzekają na zbyt wielu sąsiadów w okolicy. Alaska, położona w Ameryce Północnej, również ma swoje ciemniejsze, bardziej krwawe oblicze. Seryjny morderca w latach 70. i 80. ubiegłego wieku na przestrzeni kilku lat pozbawił życia przynajmniej 17 kobiet. Niski, niepozorny, miły w średnim wieku mężczyzna, prowadzący własny biznes, zaopatrujący mieszkańców w świeży chleb. W wolnych chwilach zajmujący się polowaniem, znudzony strzelaniem do zwierząt, szukał kolejnych ofiar. Witam, nazywam się Dawid Wojtas. Zapraszam do odsłuchania odcinka pod tytułem Rzeźnik z Alaski. Śledztwo zostało zapoczątkowane przez tajemnicze zaginięcia prostytutek w 1980 roku. Jednak z uwagi na prowadzone życie tych kobiet, służby tłumaczyły tę sytuację możliwym wyjazdem za lepszym życiem do innego stanu. Nic nie wskazywało na to, że mogło im się coś stać. Jednak wydarzenia, od których się to wszystko zaczęło, miały miejsce wiele lat wcześniej. Październik 1961 roku. Robert Hansen został aresztowany i skazany na 3 lata więzienia za podpalenie wiaty szkolnego autobusu. Zawsze się wkurzałem, gdy ludzie się ze mnie śmiali. Nienawidziłem słowa szkoła. Dlatego spaliłem tę wiatę. Zrobiłbym wszystko, żeby wrócić do tej potwornej szkoły, która przekonała mnie, że Bob Hansen to zero. W maju 1963 roku wychodzi na wolność. Niedługo później w ośrodku rodziców, gdzie spędził wakacje, poznaje swoją drugą żonę. W 1960 roku ożenił się po raz pierwszy. Jednak po podpaleniu wiaty i trafieniu za kratki, żona wniosła pozew o rozwód. Wyszedłem wiosną. Pojechałem do ośrodka rodziców. Spędziłem tam lato. Poznałem tam dziewczynę, Darlę Henriksen. Zakochałem się, poprosiłem ją o rękę. Na szczęście się zgodziła. W 1967 roku wraz z żoną przeprowadził się na Alaskę, by rozpocząć nowe życie. W młodości wiele czytał na temat tego miejsca. Ciekawiło go, dawało możliwość zapolowania na nową zwierzynę. Jednak chyba sam nie sądził, że tym razem to nie zwierzyna padnie jego ofiarą. Już jako dzieciak polowałem i łowiłem ryby. Wiele czytałem o Alasce. Powiedziałem Darli, że chcę tam pojechać, zobaczyć jak tam jest. Zaczęło się to 22 listopada 1971 roku. Robert Hansen zostaje aresztowany po próbie porwania Susan Heppert, agentki nieruchomości. Zobaczyłem ją w centrum. Od razu mnie urzekła. Chciałem z nią porozmawiać. Śledziłem ją w drodze do domu. Dzień później zabrał z domu broń. Zaczaił się na kobietę. Wymachiwał pistoletem i groził. Zmusił ją do wejścia do samochodu. Krzyczała. Jej znajomi zorientowali się, że coś jest nie tak. Wezwali policję. Hansen uciekł, gdy kobieta wyszła z samochodu. Nie minęło wiele czasu, a funkcjonariusze znaleźli Roberta i aresztowali. Chyba spanikowałem. Rany, Rob, chyba będziesz miał kłopoty. Nie chciałem zrobić niczego złego, ale tak od słowa do słowa. 19 grudnia 1971 roku wyszedł za kaucją, czekając na wyznaczenie terminu rozprawy. Nie trzeba było długo czekać, by zaatakował ponownie. Zaledwie kilka dni później porwał Patricia Roberts. Groził jej bronią, po czym zgwałcił. Kiedy już ją miałem, nie wiedziałem, co z nią zrobić. Powiem wprost, bałem się bardziej niż ona, że zacznie krzyczeć. Zgłosiła się na policję i wskazała zdjęcie porywacza. Był nim Robert Hansen. Śledczy szybko dotarli do jego domu i aresztowali. Z jego wersji wynikało, że to prostytutka i problemem były pieniądze. Policja dała ultimatum. Jeśli przyzna się do napaści na agentkę nieruchomości, zrezygnują z zarzutu porwania Patricia Roberts. Hansen na to przystał i 24 marca 1972 roku, zamiast 20 lat po udowodnieniu porwania i gwałtu,
dostał wyrok 5 lat pozbawienia wolności za napaść z bronią. Sprawa Patricji nigdy nie trafiła przed sąd. To dało do myślenia Robertowi. Po wyjściu z więzienia zaczął atakować prostytutki i tancerki erotyczne. Dzięki temu było mniej zadawanych pytań, mniej interesowało się zniknięciem takich kobiet, a ewentualne wykrycie mogło go postawić w lepszej sytuacji w przypadku składania zeznań. Takie kobiety wydawały się dla funkcjonariuszy mniej wiarygodne. Uważam prostytutki jako gorsze od siebie. Mogę z nimi robić to, czego nie mógłbym z porządną kobietą. Wraz z dniem 17 lipca 1980 roku robotnicy pracujący przy linii energetycznej nieopodal rzeki Knik natknęli się na ludzkie szczątki. Przez rozkładające się ciało nie byli w stanie rozpoznać, czy zwłoki należą do kobiety, czy mężczyzny. Późniejsze badania dały jasną odpowiedź. Były to zwłoki kobiety mierzącej od 150 do 160 cm wzrostu. Zginęła od kilku ciosów zadanych nożem w plecy. Przypuszczano, że była prostytutką lub tancerką erotyczną. Do dziś jednak nie udało się ustalić tożsamości kobiety. Nie pamiętam, skąd je brałem. To były tancerki z klubów albo z ulicy. Mówiłem im, że zapłacę im za to albo za tamto. Że będzie trochę inaczej, tak jak ja chcę, a nie ona. Uciekała drogą. Dogoniłem ją, złapałem za włosy. W torebce miała wielki nóż. Zaczęła nim wymachiwać. To wyrwało się spod kontroli. Nie minęło wiele czasu, a natrafiono na kolejne zwłoki młodej kobiety. Ciało było pochowane w płytkim grobie, przykryte cienką warstwą piasku. Rozczłonkowane prawdopodobnie przez zwierzęta. W stanie zaawansowanego rozkładu. Miejsce pochówku znajdowało się niedaleko miejsca pierwszych odnalezionych szczątków kobiety. Tym razem udało się zidentyfikować ofiarę, a była nią 24-letnia Joanna Messina, tancerka topless. Robiłem się coraz bezczelniejszy, bo nic się nie działo. Cały czas myślałem, kiedy zrobię to znowu. Dwa ciała nieopodal siebie z cechami wspólnymi, choć nie do końca potwierdzonymi. Przy pierwszej ofierze założono, że jest tancerką lub prostytutką, z uwagi na rodzaj ubioru i biżuterię. W tamtym miejscu były to cechy dosyć charakterystyczne dla kobiet wykonujących tego typu zawód. Zaczęto przypuszczać, że w okolicy grasuje seryjny morderca. Jednak na chwilę obecną były to tylko domysły. Podczas śledztwa nie natrafiono na żadne ślady, które mogłyby nakierować na odnalezienie sprawcy tych zabójstw. Sprawa ucichła na jakiś czas. 12 września 1982 roku dwóch funkcjonariuszy policji wybrało się na polowanie w okolice rzeki Knik. Tropiąc zwierzynę, natrafili na kobiecy but. Mając w pamięci wydarzenia sprzed 2 lat, postanowili przeszukać to miejsce. Gdy odgarniali piasek nieopodal odnalezionego buta, natrafili na płytko zakopane zwłoki kobiety. Niezwłocznie wezwali innych funkcjonariuszy. Oględziny i przeszukanie tego miejsca kawałek po kawałku w końcu dało efekt. Znaleziono łuskę kalibru 223, wykorzystywaną w broni myśliwskiej. Ofiara to 24-letnia tancerka erotyczna Sherry Morrow. Zmarła na skutek 3 ran postrzałowych. Jedna z nich trafiła prosto w serce. Sekcja zwłok wskazała, że kobieta zginęła kilka miesięcy temu. Ostatni raz była widziana 17 listopada 1981 roku. Miała się wtedy spotkać z tajemniczym mężczyzną, który zaoferował jej $300 za udział w sesji zdjęciowej. Do 13 czerwca 1983 roku policja nie miała żadnych dodatkowych informacji, a te, które zgromadziła, nie były w stanie naprowadzić ich na ślad mordercy. Jednak tego dnia wydarzyło się coś, czego zabójca kobiet nie planował. Około godziny 3-4 nad ranem policjanci otrzymali wezwanie do motelu Woods, gdzie zastali nagą kobietę. Była roztrzęsiona, miała ręce skute, w pokoju była sama. Nazywała się Cindy Paulson. Miała zaledwie 17 lat. Byłam na rogu 5 i Denali. Podjechał facet. Zaproponował $200 za seks oralny w samochodzie. Zgodziłam się. Po wejściu do samochodu wycelował do niej z broni i z kół.
Gdyby zaczęła krzyczeć, miał ją zabić i wyrzucić z samochodu. Wyciągnąłem broń i powiedziałem: jesteś profesjonalistką, nie szalej. Jeśli zrobisz co zechce, nic ci nie będzie. Chciałem, żeby się bały. Byłam przerażona, walczyłam, ale słabo. Bałam się. Zabrał mnie do domu w Milton. Powiedziałem jej, że chcę czegoś trochę innego. Seksu na wielkiej skórze niedźwiedzia. Owinął mi szyję łańcuchem, skuł mnie. Byłam tam 5 godzin. Myślałam tylko o tym, jak się stamtąd wydostać. Nie chciałam umierać. Powiedziałem jej prawdę, że ją zabiorę i spędzimy razem weekend. Powiedziałam, że chcę wracać do domu, do mamy i że nikomu nie powiem. Odparł, że ma samolot na lotnisku Merrill, że polecimy do jego chaty, a później mnie odwiezie. Wiedziałam, że nie wrócę. Pojechaliśmy na lotnisko, powiedział, że musi położyć siedzenie, żeby mnie przewiązać. Wiedziałam, że nie przeżyję. Po tym wszystkim musiał mnie zabić. Otworzyłam tylne drzwi i uciekłam. Gonił mnie z bronią, potem zatrzymał się jakiś facet, miałam kajdanki i byłam boso. Wpadłam w histerię. Po rozmowie udała się z funkcjonariuszami do szpitala w celu badania, czy rzeczywiście miał miejsce gwałt. Przejeżdżali w okolicach lotniska, gdzie miał znajdować się samolot, którym miała lecieć wraz z oprawcą. Udało się ustalić właściciela. Był nim Robert Hansen. Policjanci udali się do miejsca zamieszkania Hansena. Nie stawiał oporu, współpracował. Zgodził się na złożenie zeznań na posterunku. Jednak na pytania funkcjonariuszy odpowiadał przecząco. Nie przyznawał się do jakichkolwiek kontaktów z Cindy. Dla śledczych pewnym było, że kłamie. Z czego o dziwo byli zadowoleni. Byli zdania, że w pewnym momencie pogubi się we własnych kłamstwach i będą mogli w ten sposób poddać wątpliwość jego zeznania, co pomogłoby w postawieniu zarzutów. Podczas rozmowy w domu Hansena policja przeszukiwała jego dom. Jednak niczego nie potrafili znaleźć. W suterenie policjant spojrzał na sufit, sprawdził 2 czy 3 panele, próbując je unieść. Miałem tam pistolet, prawie padłem ze strachu, że go znajdzie. Mimo, że opisany dom Hansena przez Cindy był trafny, nie pozwalał on na obciążenie go winą. Policjanci byli zmuszeni się wycofać przez brak dowodów mogących postawić zarzuty. Cindy była prostytutką, Hansen zaś szanowany przedsiębiorcą prowadzący piekarnię. Policjanci byli skłonni uwierzyć, że Robert jest niewinny, a kobieta zmyśliła historię, ponieważ chciała dostać od niego pieniądze. Robert miał też alibi. Cały dzień miał spędzić w towarzystwie znajomych, którzy potwierdzili jego wersję. Po kilku tygodniach sprawę umorzono. Kolejne ciało zostało odnalezione 2 września 1983 roku w pobliżu rzeki Knik. Ofiarą była 17-letnia Paula Golding, tancerka topless i prostytutka. Zaginęła 25 kwietnia. Umarła z powodu ran postrzałowych, tego samego kalibru co Sherry Morrow. Pociski przebiły jej ciało na wylot. Dotarłem na brzeg Knik. Wylądowałem, było dobrze. Wylądowałem na żwirze, był tam las i szopa na mięso. Z belką pośrodku, na której wiesza się mięso. Powiedziałem jej, że spędzimy tam cały dzień. Nagle pojawił się przeklęty samolot. Sądziłem, że sukinsyn wyląduje. Skułem jej ręce za plecami przy słupie. Potem wróciłem do mojego samolotu. Facet przeleciał raz jeszcze. Nie chciałem go zabijać. Pomachał skrzydłami, odmachałem. Wyrównał i odleciał. To mnie trochę wystraszyło, chyba nie powinienem jej mówić o szopie na mięso. Może przez to się bała. Zrobiło się nieprzyjemnie. Uderzyła mnie i zaczęła uciekać. Cofnąłem się i chwyciłem broń. Po wszystkim wrócił, jak gdyby nic się nie stało. Jedyne, co zaprzątało mu myśli, to poszukiwanie kolejnych ofiar. Znów byłem w mieście. Znów szukałem. Jak ćma lecąca do światła. To mnie przerażało. 27 października 1983 roku. Kolejne przesłuchanie Hansena. Na ścianach pokoju rozwieszone były fotografie zaginionych i zamordowanych kobiet. Znajdowała się tam również mapa z wieloma ścieżkami, prowadzącymi od zdjęć do samej posiadłości Hansena.
Miało to na celu wywołanie strachu u podejrzanego i sprawienie, by zaczął się mieszać w zeznaniach lub przez nieuwagę wyznać coś, co mogliby wykorzystać na jego niekorzyść. Wyglądało to tak, że mają wszystkie niezbędne dowody pozwalające wnieść oskarżenie Roberta w sprawach zabójstw. Coś strasznego spotkało tę dziewczynę. Zastrzelono ją. Twierdzicie, że ja to zrobiłem? Tak. Mylicie się, nikogo nie zastrzeliłem. Nikogo bym nie skrzywdził. W czasie przesłuchania ponownie przeszukiwali jego dom. Mieli na celu odnalezienie czegokolwiek, co mogłoby obciążyć Hansena. Ma pan piękną żonę, więc po co prostytutki? Macie państwo jakiś problem? Nie. W domu wszystko gra, ale chciałem seksu oralnego. Może jestem staroświecki, ale nigdy bym nie poprosił o to własnej żony. To nie ja je zastrzeliłem. Nikogo bym nie skrzywdził. To nie tylko panna Heppert czy Roberts. Te dziewczyny czuły, że jeśli nie wykonają pańskich poleceń, to je pan zabije. Nic na to nie poradzę. Mówię prawdę. Nie. Tak. To poważna sprawa. Na pewno. Chcę porozmawiać z adwokatem. Jest 1:56. Przerywamy nagranie przesłuchania. Pan Hansen zażądał adwokata. Rewizja trwała już jakiś czas. Jedyne pomieszczenie, jakie zostało śledczym do przeszukania, to strych. Po zdjęciu wielu warstw izolacji odnaleziono broń, która mogła być użyta podczas dwóch morderstw. Kaliber strzelby się zgadzał. Znaleziona została biżuteria, odpowiadała tej, którą posiadały ofiary, a nie odnaleziono ich przy ciałach. Tym razem śledczy wiedzieli, że Hansen się nie wywinie. To jego szukali. Mieli podejrzenia, teraz nabrali całkowitej pewności. Tego samego dnia został aresztowany. Czymś, co zaintrygowało policjantów, była mapa lotnicza, którą również odnaleźli na strychu, gdzie ołówkiem zaznaczono 21 miejsc. Dało to do myślenia śledczym. Miejsca odnalezienia dwóch ciał pokrywały się z tymi zaznaczonymi na mapie. Doszli do wniosku, że ofiar może być znacznie więcej niż początkowo przypuszczali. Hansen nie miał wyboru. Musiał się przyznać do morderstw. Pozostało ustalić, ile tak naprawdę ich popełnił. 22 luty 1984 roku. To się nagrywa? Tak. Jestem sierżant Frank Rothschild. Która godzina? 8:50. Moim celem jest przede wszystkim zminimalizowanie krzywd i cierpień, które to sprowadzi na moją rodzinę. Ile kobiet zabił pan na Alasce? Gdzie to się zaczęło? Zaczęło się od zwłok przy linii energetycznej do Eklutny. Jak zginęła? Od noża. Dopóki robiły co chciałem, mogły wrócić do domu. A jeśli nie? Wtedy tam zostawały. Miała spełnić moje seksualne marzenia. Kiedy mówiła, zrobimy to, ale to będzie kosztować, wtedy przestawała dla mnie być porządną dziewczyną. Stała i krzyczała. Wycelowałem w nią i nacisnąłem spust. Na mapie lotów jest 21 małych znaczków. Podejrzewamy, że to 21 dziewczyn. Tylko pan wie, ile kobiet zabił. Jeśli zdecyduje się pan współpracować, jestem gotów oskarżyć pana o zbrodnie, tylko do których się pan przyzna. Zapytam jeszcze raz. Ile kobiet zabił pan na Alasce? Dużo znaczków. Powiem szczerze, one coś przedstawiają. Naprawdę. Każde z zabójstw opisywał ze szczegółami, jakby go to w ogóle nie ruszało. Sięgnęła mi ręką do twarzy, chwyciłem broń za lufę i wykręciłem jej z ręki. Pchała mi palce do oczu. Chwyciłem broń i ją zastrzeliłem. Zaniosłem ją torami i wyrzuciłem do rzeki. Opisywał również położenie wszystkich ciał swoich ofiar. Jest tam śmietnisko. Kiedy z niego wyjdziecie, będzie jedna. Jedna tutaj i dwie tam. Łącznie przyznał się do 17 morderstw. Gdy zabrali go w miejsca ukrytych ciał, zmienił się. Wyglądał jak dziecko na placu zabaw. Bawiło go to, że wrócił w te miejsca.
27 lutego 1984 roku rozpoczyna się proces Roberta Hansena. Skazano go na 461 lat więzienia plus dożywocie. Zmarł w 2014 roku z przyczyn naturalnych w wieku 75 lat. Zwykły, miły, niski mężczyzna w średnim wieku z wadą wymowy prowadzący piekarnię, gdzie okoliczni mieszkańcy chętnie kupowali pieczywo. Okazał się najgroźniejszym mieszkańcem, nie mającym skrupułów zimnym i sadystycznym gwałcicielem, porywaczem i seryjnym mordercą, który upatrzył sobie ofiary wśród prostytutek i tancerek erotycznych. Nie wystarczyło mu już zwierzyna, na jaką wcześniej polował. Szukał adrenaliny i wyzwania, które niestety odnalazł. Nigdy nie wiemy, z kim mamy do czynienia, przechodząc alejkami, ulicami, robiąc zakupy czy jeżdżąc na rowerze. Nie wiemy, obok kogo siedzimy, jadąc z autobusem czy pociągiem. Ktoś tuż obok nas, w bliskim otoczeniu, pod maską zwykłego człowieka, może skrywać mordercze zapędy. W końcu każdy ma jakieś tajemnice. I to, że znamy kogoś od wielu lat, nie gwarantuje, że będąc blisko tej osoby, jesteśmy całkowicie bezpieczni. Dziękuję za wysłuchanie odcinka, za wszystkie komentarze i polubienia. Zapraszam na kolejne historie, które pojawią się już niebawem.